Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was serdecznie i gorąco w kolejnej sesji Zagrajmy w Sonic Frontiers. Dawno się nie widzieliśmy, no dobra, może nie aż tak dawno, ale no ostatni raz nagrywałem w marcu Sonica Frontiers, więc trochę czasu minęło. Jak wiecie, miałem ospę, już się wykurowałem, trochę mi poznikała, ale to tam jeszcze coś trochę pozostawało. Nieważne, to już niedługo mi zejdzie. W każdym razie, nim zaczniemy sesję, mam do was bardzo ważny komunikat. Nie lubię o tym mówić na początku, ale wiem, że algorytm YouTube'a bardzo to lubi. Kochani, jeśli wam się moja seria podoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie koniecznie kanał, gdyż dzięki temu kanał będzie się rozwijał. Jeśli o tym zapominacie, to później niestety algorytm bardzo mnie nie lubi i ja muszę walczyć z uwalonymi zasięgami. Dlatego chciałbym, byście o tym pamiętali, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że i dla was, i dla mnie. Znaczy dla was może nie aż tak bardzo, dla mnie na pewno jest to bardzo ważne. Tak więc byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście o tym pamiętali, żeby nie zapominać zostawić tej łapki w górę, ewentualnie w dół. I zostawić komentarz, bo to też jest ważne dla statystyk. Dobra, skończyliśmy ostatnio na tym, że pokonaliśmy trzecią wyspę. Nareszcie zresztą, po tak długiej eskapadach, jakkolwiek bym to nie ujął. I wiecie co, zrobimy sobie tak, że w opcji my wyłączymy tą szafę grającą, tak szczerze. My to wyłączymy, bo na razie nie chcę, żeby... Nie chcę, żeby to mi jak, wiecie, te nutki tam, kurde, gdzieś tam biegały po hubie. Ja bym wolał się skupić jednak na tych rzeczach dosyć istotnych, a jako, że wyszła aktualizacja, która tak szczerze troszeczkę tyłek daje. Zresztą nie muszę wam chyba nawet tego aż tak przedstawiać, ponieważ w tym momencie pokażę wam, że czytałem nawet, co tutaj aktualizacja wprowadza, tak więc... Ja zrobię teraz takie delikatne cięcie i sobie posłuchajcie, co ta aktualizacja wprowadza. Ta aktualizacja zawiera następującą zawartość. Tryb fotograficzny, szafa grająca, wyzwanie cyberprzestrzeni, odblokowuje się po ukończeniu historii, szaleńcze starcie, odblokowuje się po ukończeniu historii, wygląd wiosennego Coco. Automat sprzedający gwiazd można aktywować przechodząc do opcji... ustawienia gry. Pęd mocy można aktywować przechodząc do opcji ustawienia gry. Dodatkowe polecenia restartujące w cyberprzestrzeni. Wciśnij L2 plus R2 plus touchpad. Zrestartować etap. Coco Starczy i Pustelnik mogą grupowo zmieniać poziomy stanu. Wypróbuj szafę grającą. Zmień muzykę na wyspach wciskając prawy D-pad. Przytrzymaj, by otworzyć listę utworów. Znajduj dźwiękowe pamiątki ukryte na wyspach, aby odblokować więcej utworów. Szafa grająca nie będzie dostępna w pewnych obszarach gry. Szafę grającą można wyłączyć w opcjach. No dobra, skoro już jesteście po przesłuchaniu tego, co ja tam miałem do powiedzenia mądrego, bądź też i niemądrego, to rozpoczynamy zwiady na tej otóż wyspie. Jesteśmy już na czwartej wyspie i przedostatniej. I właśnie w tym momencie też zrobię jedną rzecz, bo było mi to oczywiście polecone, bym to najlepiej zrobił teraz. Ustawiamy sobie na wysoki poziom trudności w tym momencie. Ponieważ od tego momentu troszeczkę sobie postawiam poprzeczkę wyżej. No i chcę też odblokować ostatniego bossa, nie? Bo jednak jest to wymagane, jakby nie patrzeć. Trzeba zmienić ten poziom trudności. Więc ja to też uczyniłem w tym momencie. Na razie sobie trochę pozwiedzamy. Do cyberprzestrzeni pewnie za niedługo przejdziemy, bo za niedługo pewnie zaczniemy sobie eksplorować i szukać tych cyberprzestrzeni. Dla ciekawskich nagrywam to 3 kwietnia o godzinie 8:50 w tym momencie. Tak więc no z samego rana wstałem i postanowiłem sobie ponagrywać, bo because czemu nie? Już jestem i tak... odespany mam cały tydzień, ponieważ tak długo spałem i tak długo się kurowałem, że to jest naprawdę głowa mała, jak to się mówi. Dobra, i gdzie my teraz dojdziemy, idąc tak do góry? O!
Open your heart, żeśmy odblokowali. No dobra, mamy tam jedną znajdźkę. Nie chciałem tylko tej szafy grającej, ale najwidoczniej, kurde, tylko szafę grającą wyłączyłem. A tak to znalazłem nutkę, więc przynajmniej mamy... Wiecie, jakiś, jak to się mówi... Jakąś znajdźkę mamy tutaj. I przy okazji warto byłoby sobie jeszcze te pierścienie poogarniać. Ja myślę, że to nie jest głupi pomysł, że my sobie tutaj te pierścienie tak poogarniamy. Warto byłoby znowu mieć maksa. No i też wypadałoby się trochę na tej serii skupić, jakby nie patrzeć, bo... Wiecie, już mamy kwiecień, a ja chciałbym przypomnieć, że ta seria wystartowała w listopadzie, tak jak gra wyszła, no nie? I... Tak tylko też chciałbym przypomnieć, że... Ta seria się coraz bardziej dłuży i z moim tempem, tak jak ja robię odcinki raz na naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno, no to może być też tak, że ta seria, kurde, będzie nam trwała do wakacji. Ja wolałbym jednak, żeby w wakacje ta seria była ukończona już. Albo żeby dojść do wakacji i skończyć tę serię, jak już tak to ma wyglądać. No bo z moim tempem to my będziemy to, kurde, przechodzili dosyć, dosyć, dosyć długo. Dobra, jesteśmy teraz sobie w lesie. Wiem, że gra każe nam wyłączyć 6 wież, ale ja chciałbym tutaj jeszcze popatrzeć sobie na teren, jaki się nam wygenerował. Jak to wszystko wygląda, co się z czym je. Chciałbym jednak podostawać się tutaj do różnych takich sekcji, bo zależy mi na tym. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś cyberprzestrzeń będzie zaraz zlokalizowana. Chciałbym bardzo. O, możemy się tak dostać do góry. Super, fajnie. Tylko nie wiem, czy to mi w pewien sposób pomoże. Czy te cyberprzestrzenie czasem nie są gdzieś tam u góry na tych wieżach. No mam nadzieję, że to tak nie jest, ale... To się zobaczy. W ogóle jak to wygląda? Ta mapa tak wygląda. O kurde, bo ona już jest od razu odkryta. No tak, ja zapomniałem, że ona jest od razu odkryta. I przy okazji tutaj mamy lokalizację tych nutek wszystkich. Jesteśmy bardzo blisko następnej nutki swoją drogą. Ona jest chyba u góry nawet. Frog Forest. Następna nutka. Okej, elegancko. I tam mamy następną, następną. Kurde, to by może... Wiecie co? My na pewno te nutki sobie pozbieramy. To jest bardziej niż pewne, że my sobie je pozbieramy. Natomiast chcę tutaj zobaczyć właśnie, jak to z tymi cyberprzestrzeniami wygląda. Ej, ale ładnie wygląda! Ale ładne widoki! Ej, to mi się bardzo podoba. Misty Lake. Ale ten wodospad też taki ładny jest. O, tutaj kurde mamy wskaźnik tlenu, dobra. Nie będę tutaj przyginał pały. Ale nie. To kurde po prostu epicko wygląda. To naprawdę epicko wygląda, moi drodzy. Ja uwielbiam wodospady w grach. Myślę, że wy o tym doskonale wiecie, bo już... 15 chyba raz z rzędu w tej serii podkreślam to. No ale jednak mogę ten 16 raz podkreślić. Tak więc tak, uwielbiam wodospady w grach. Uwielbiam. Po prostu to jest coś pięknego. To jest taki element, który powoduje u mnie radość, że to się w pale nie mieści. Ale ogromna, kurde, wieża. No te wieże są naprawdę, kurde, potężne, jak to się mówi. Potężne. O, tutaj żeśmy spadli do dołu. I gdzie teraz jesteśmy? Co to w ogóle jest za obiekt? He, jakiś taki obiekt sobie stojący. Aaaa, tu jest jakaś blokada. Ja tutaj nie przejdę, bo ja muszę najpierw tę wieżę wyłączyć. Dobra, to teraz, moi drodzy, robimy w końcu coś, co powinniśmy na początku zrobić, czyli wyłączamy wieżę. Czas wyłączyć wieżę, kurde, i ogarnąć, co trzeba ogarnąć. Tak więc lecimy, let's go! No, mamy pierwszą wieżyczkę, więc sobie wejdziemy tutaj. Aaaa!
Aj, i trochę wypadłem z zakrętu. No trochę bardzo bym nawet powiedział. Dobra, pyk, pyk. Kurczę ty, ale ładnie to jest ogarnięte. W sensie ta ścieżka jest ładnie ogarnięta, muszę przyznać. Sprytnie to jest zrobione. Nie! Nie! O kurde ty, ja myślałem, że ja na sam dół spadnę, w sensie tak autentycznie na sam dół. Ja pierdziele, kurde, ale mnie ta gra wystraszyła. No nie, serio? Nie, 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 ja się na to nie godzę, ja się na to nie godzę, ja się na to nie godzę. Dobra, już się trochę ciemno zrobiło, ale na szczęście jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę skończyliśmy. Co to w ogóle był za odgłos taki dziwny? A, to Eggman taki śmiejący się. No nie, no kurczę, serio! Dobra, udało się. Jesteśmy wyżej. Wyżej, 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 jeszcze wyżej. Trochę żeśmy pierścieni natracili, ale to nic. O, dobra, udało się. Mamy to, mamy to. Wieża wyłączona. Jedna z sześciu. Here's fun new guys. You dream it is fuck way. No, w końcu, wyłącz 5, wiesz, ale będę musiał nadrobić sobie, kurde, te pierścienie, bo to jest masakra, w ogóle 170 pierścieni, moi drodzy. Gdzie miałem ich 412, chcę przypomnieć. A, znowu klepanie się. A, widzę już, co to się święci. Znowu ten, kurde, automaty z tymi fioletowymi monetami. Nie no, masakra, jakby... Jak... Okej, okay, dobra, żeby nie było, ja szanuję, że coś takiego jest w gierce, ale... To z tymi automatami ja uważam, że powinno być bardzo mocno takie opcjonalne. Na zasadzie, że możesz sobie to nawet wyłączyć. Bo ja nie mam pojęcia, czy to można wyłączyć, czy nie. Ale prawdę mówiąc, trochę jest to irytujące, muszę przyznać. Bo tak naprawdę ledwo co ja zdążyłem zrobić, a już mi się tu kurde odpala automat, że mogę tutaj kurde pozbierać te główienka. Te fioletowe monetki. No ale dobra, no niech będzie. I teraz tak, jako że już wiecie, jak wygląda dostanie się do tej jednej wieży, to po prostu zrobimy tak, że ja wam oszczędzę czasu, bo też nie mam nic mądrego ani odkrywczego do powiedzenia. I po prostu wejdziemy sobie na tę wieżę już za pomocą edycji, czyli po prostu wiecie, przywitam się z wami teraz na przykład pod wieżą. A zobaczymy się już na samym czubku wieży, bo wydaje mi się, że te wszystkie wieże mają ten sam schemat dostania się. Raczej wątpię, że tutaj coś nowego się pojawi. Prawdę mówiąc. Wow, zdobyłem 200 fioletowych monet, no kurde, bank rozbiłem, normalnie, kurde. Dobra, to słuchajcie, znajdźmy najpierw tę wieżę jedną.
Oczywiście pozbieram sobie te już przezroczyste gwiazdki, żeby nie było przypału. A może kurde będzie jakaś trofka za rozbicie banku, byłoby fajnie. I tak, przewiduję, że prawdopodobnie zrobimy sobie platynową trofkę w Frontiersach. Mam to w planach. Od razu już tutaj was uspokoję, jeżeli ktoś by mi zadał te pytanie. Tak, mam to w planach i to ogarniemy. A więc spokojna wasza, jak to się mówi, będzie git. Dobra, to teraz let's go i lecimy w górę. I okej, jednak się myliłem, nie jest to może ten sam system dostania się, ale nie wiem, czy ja chcę was tak szczerze zanudzać tym, że jak ja próbuję tutaj do góry się dostać, w szczególności, że to na pewno nie będzie proste wyzwanie. Że ja na bank tutaj się gdzieś wyrżnę i spadnę w dół. Dlatego myślę, że lepiej będzie, jak po prostu zrobimy sobie cięcie. O, i przy okazji w dzban dostał. I już Dzionek powoli wstaje, tak by the way. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. No, jesteśmy na samej górze. Proszę państwa, wyłączamy kolejną wieżę. To już 4 nam zostają. Your cyber corruption is accelerating. How can you smile when you can barely stand? Dobra, tak szczerze, nie ironicznie, ja też Sonika podziwiam, że pomimo takich trudności on się jeszcze potrafi uśmiechać. Prawdę mówiąc, ja nie miałbym nawet siły na uśmiechanie się. No ale Sonik już niejednokrotnie pokazał, że jest tak naprawdę niezwyciężony, tak więc my se możemy tak naprawdę gadać, a prawda jest taka, że Sonik po prostu jest kozak, dosłownie kozak. I dobra, tu już mamy ogarnięte, czyli widzę, że wszystkie te takie wieżyczki, jak są ogarnięte, to jest specjalny ptaszek na nich. Spoko, spoko. My sobie tutaj od razu nutkę weźmiemy, skoro już jest tak bardzo blisko. Green Forest. Dobra, Green Forest mamy sobie zebrane, spoko. Czy ja będę wracał się do poprzednich lokacji i zbierał te nutki? Na pewno tak, ale to już sobie zrobimy takie, wydaje mi się, że takie 100%, takie 100% i czyszczenie wszystkiego to sobie zrobimy na streamie już. No tak, prawdę mówiąc, nie opłaca, znaczy mógłbym oczywiście robić z tego odcinki 100%, ale też nie chcę specjalnie tej serii przedłużać, bo ta seria i tak już jest długa, moi drodzy, przecież ta seria zaraz będzie miała 30 odcinków. A jeszcze końca nie ma. To jest jeden z najdłuższych Soników na moim kanale. No ale no co, stwierdziłem, że zrobię to odcinkowo, no nie? Co mi szkodzi? Dobra, mamy następną kurde wieżyczkę do wyłączenia. I przy okazji poza wieżyczką to wypadałoby oczywiście tutaj zobaczyć co będziemy mieli za znaćkę.
A, to nie będzie znajdźka, tylko bardziej secret. I teraz lecimy wyżej i wyżej i wyżej i jeszcze raz wyżej. Niestety zapomniałem pada podłączyć, moi drodzy, dlatego ten komunikat jest. Nie wiem, czy ja chcę z tym gnojkiem walczyć, prawdę mówiąc, ale chyba muszę. Dobra, chodź tu. No niestety, musiałem z nim zawalczyć, bo inaczej te platformy by się teraz tutaj nie pojawiły. Nadrobię sobie oczywiście pierścionki i będzie git. I tak jeszcze wam jedną rzecz powiem swoją drogą. Nie wiem, czy widzieliście, ale wczoraj na kanał, wczoraj, czyli dokładnie w niedzielę, czyli drugiego... Au! Dobra, nie przemyślałem tego, to była faktycznie głupota w tym momencie, co ja zrobiłem! O Jesus! Dobra, korzystając z tego, że pamiętam, co chcę poruszyć, to zanim poruszę ten główny temat, to jeszcze jedną rzecz tutaj chciałbym wtrącić. Mianowicie zauważyliście, że Sage, ona autentycznie w niektórych momentach zaczyna właśnie mieć taki bardzo pozytywny vibe. W sensie, nie chodzi mi o to, że... No bo ona w pewnym sensie jest pozytywna, no tylko taka bardziej, bym powiedział, zagubiona, no nie? Ale... Tak jak ona miała te takie ciemne barwy, te barwy, które ma Sonic w niektórych momentach, które dosłownie go zjadają, ta cyberprzestrzeń cała, tak ona w niektórych momentach tak kurcze pieczone widać, że w towarzystwie Sonica zaczyna zupełnie inne trochę cechy dostawać. Takie bardziej bym powiedział pozytywne niż negatywne, więc być może coś z tego będzie, kurde. Mam nadzieję, że Sage jeszcze przejdzie na jasną stronę mocy, a nie na ciemną. Natomiast co chciałem porównać jeszcze, patrząc na poprzednie sesje. Jak pamiętacie, poprzednim razem żeśmy z Knightem walczyli, no nie? Z tym trzecim bossem, z tym trzecim, kurde, bossem, który pozwolił nam się na tą czwartą wyspę dostać. I prawdę mówiąc, jak ja mam go porównywać z poprzednim bossem... Jezus, serio? A czemu tak? Czemu tak w tym momencie się stało? Dobra, dostał. Więc tak, jak mam porównywać Knighta z Wyvernem, to prawdę mówiąc, Wyvern więcej tak naprawdę mi krwi napsuł niż ten. Niż Knight. Ej, dobra, wydostaj się stąd. Co jest? Jak mam się stąd wydostać? Ej! Dawaj! O kurcze! Ja pierdzielę, ja myślałem, że ja się stąd nie wydostanę. Co to za glut był? No, więc prawdę mówiąc, myślałem, że ten. O kurde, ale żeśmy ładne kombo tutaj zrobili. No, przyznajcie, że to było po prostu piękne. O nie, znowu ten glut! O kurde, dawaj! Fujka! Nie wiem, moi drodzy, co tutaj się dzieje, ale to jest po prostu jedna wielka... Nie! Masakra! Nie no, te kombosy są po prostu, kurde, potężne, nie? Potężne! Potężne kombosy! Co tu się dzieje? Masakra! Ja nie nadążam, powiem wam po prostu tak... Prawdę mówiąc, że ja nie nadążam, kurde, za tym wszystkim. Kolejna wieża do wyłączenia. Zostają tylko trzy wieże. No wydaje mi się, że to jest tak naprawdę główne teraz zadanie, jakby nie patrzeć. No bo inaczej my do przodu nie pójdziemy, no nie? A warto byłoby te cyberprzestrzenie jeszcze zrobić dzisiaj.
Did your Chaos Gem try to get you? It is fostering Duke Vane, his choice. So I merely focus to you. Trzy wieże zostały. W każdym razie, prawdę mówiąc, ta cutscenka naprawdę była w porządku. Widziałem, że tam te chaosy były. No wiecie, te gluty, co z którymi walczyliśmy w Sonicu Adventure. Ciekawa sprawa w ogóle, czy ja chciałbym poznać historię tych cutscenek, bo ja mam trochę wrażenie, że te cutscenki... No ja oglądam je uważnie, żeby nie było, że to jest tak, że ja kurde, nie wiem, patrzę się w sufit i tak dalej, ale trochę nie rozumiem tych cutscenek. Że coś jest tam odnośnie szmaragdów, okej, tam raz się ktoś coś odezwie, ale tak to... Wydaje mi się, że to są trochę takie randomowe cutscenki, że one się tak trochę pojawiają, byleby być po prostu, żeby to była trochę taka coś a la zapchaj dziura. Takie ja odnoszę wrażenie. Dobra, tu mamy ogarnięte, teraz tam powinniśmy pójść, ale tu mamy, kurczę, u góry jeszcze te nutki, więc wypadałoby ruszyć na jedną z tych nutek. Tak, będę je przy okazji zbierał, już niech będzie, kurde. O, widzę, że teraz noc znowu będzie zapadać. Super. Tylko żeby zdobyć tę nutkę, to najpierw muszę wiedzieć, jak mam się dostać do góry. I chcę mieć nieskończony pęd, jak zresztą sami widzicie. Bo nieskończony pęd to jest po prostu, kurde, nagroda od gry, jakby nie patrzeć. No, trzeba było gnojka pocisnąć. Co prawda musieliśmy to zrobić metodą prób i błędów, ale koniec końców liczy się końcowy efekt, jak to się mówi, no nie? Teraz poczekajcie, tylko sobie nadrabię te pierścienie wszystkie. Warto sobie je nadrabiać, żeby nie było przypału. Dobra, jako że mamy to teraz nadrobione, to możemy lecieć w górę, i 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 w górę. Teraz lecimy do tej nutki najpierw, bo jest najbliżej w sumie. O kurcze, ona tak na dole jest. Emerald Coast Act 1. Oh yeah! Emerald Coast! Znany, dobry Emerald Coast. I gdzieś jest jeszcze nutka blisko mnie? Tam niby jest. I tutaj, tutaj. Ja pierdzielę, kurde. Wiecie, was matka w domu nie miała, co nie? I tam jeszcze mamy wieżę do wyłączenia, ta? Dlaczego gra nam każe... A, faktycznie trzy wieże, bo tu... Tu i tu. Dobra, ja przez chwilę myślałem, że gra tutaj nie potrafi liczyć, a to ja po prostu nie zwróciłem uwagi. Tak więc, no, przykro... Przepraszam, że macie takiego prowadzącego barana. No, ale no nic na to nie poradzę, no, kurczę pieczone, no. Flying Battery Remix. Dobra, spoko. Na razie koniec zbierania nutek, teraz przechodzimy do głównego eventu, głównej misji, czyli po prostu wieżyczki. Mi się wydaje, że to będzie sesja, w której po raz pierwszy będziecie mieli więcej niż dwa odcinki. Ale nie chcę tutaj nic obiecywać, bo z moim tempem przechodzenia, no to widzicie jak to jest. Dlatego pozwólcie, że teraz zrobię po prostu cięcie i widzimy się na samej górze. Bo jak widzicie, tu mamy co prawda kolejne zmiany. Ale... No mówię, ja nie mam nic mądrego do powiedzenia, a prawdę mówiąc... Te wszystkie wieże polegałem na jednym i tym samym schemacie, jak zresztą widzicie. Tutaj nie ma jakiś... Jedyne co to się zmienia, położenie tak naprawdę tych wszystkich przeszkód i tyle. Tak więc... To jest czas na cięcie. Chyba, że coś ciekawego się wydarzy, no to wtedy wrócę. Dobra. Jesteśmy na samej górze, elegancko, kolejna wieża będzie wyłączona. Zostają nam tylko dwie wieże. Dwie wieże. I
kolejna cutscenka będzie. Dobra, oglądamy, no. Co nam pozostało, prawdę mówiąc. Znowu mamy Chaosa. Mulair to dream, to news. Mira's Yuri, Shura. Mulair acts news. Bashura, is quiet. Taidu, Zaidurid, and Gush, wish why dear. No, czyli tutaj poznaliśmy historię odnośnie tych cyberprzestrzeni, że dzięki tym cyberprzestrzeniom to Chaosy sobie nadal żyją i mogą tam cofnąć się do wspomnień, czy jakkolwiek by to nie brzmiało. No, generalnie teraz już wiemy wszystko, jakby co z czym się je, jak to się mówi, no nie? No i tutaj oczywiście jeszcze Sage się z nami pożegnała. I stwierdziła, że oboje jesteśmy zdeterminowani, czyli chodzi tutaj o Sonika i nią, że ona ma takie parcie do chronienia bliskich, tak samo jak i Sonik, no nie? No tak więc takie buty, no. Cóż poradzić. Jeszcze się Sage zdziwisz, tylko tyle ci powiem. Jeszcze się naprawdę, kurde, pieczone zdziwisz.